Zarząd Województwa, Prezydium Sejmiku, parlamentarzyści oraz radni podsumowali w Urzędzie Marszałkowskim działania i inwestycje zrealizowane w 2022 roku i zaprezentowali plany na kolejne 12 miesięcy. Historyczne wydarzenia w ubiegłym roku to otwarcie mostu na Odrze w Mińsku, otwarcie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Szpitalu Uniwersyteckim czy otwarcie Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze. My zapytaliśmy marszałek Elżbietę Annę Polak, z czego jest najbardziej dumna. Mnie najbardziej cieszą te w ochronie zdrowia, bo to są kolejne termomodernizacje nie tylko szpitala klinicznego w Zielonej Górze, ale również w WOMP-ie w Gorzowie, Medyk w Torzymiu, nowy obiekt w Ciborzu, również w Obrzycach, w Zaborze przygotowujemy się do rewitalizacji. Dużo tego było, 80 milionów tylko w ramach budżetu samorządu, ale też wiele milionów w ramach regionalnego programu operacyjnego. Bez funduszy europejskich nie udałoby nam się zakończyć największą inwestycję w ochronie zdrowia. To jest budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, 150 milionów. Po raz pierwszy tak uruchomiliśmy oddział intensywnej terapii dla dzieci, oddziały wysokospecjalistyczne, na przykład w zakresie onkologii dziecięcej, nowe bloki operacyjne. To jest standard światowy. I w tym samym czasie mamy absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy bardzo chętnie wybierają właśnie specjalizacje związane z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Marszałek wspominała na konferencji również o sukcesie programu in vitro. To już piąty rok, kiedy samorząd finansuje ten program. Marszałek mówiła również o katastrofie na Odrze i działaniach podjętych przez samorząd województwa, jak również o pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Imponuje kwota pozyskana przez województwo z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. 915 milionów euro to największa kwota w historii korzystania przez region z funduszy unijnych. Warto też podkreślić, że budżet województwa na ten rok również jest rekordowy. To po raz pierwszy kwota ponad miliarda złotych. To jest budżet inwestycyjny, prawie 50% przeznaczamy na wydatki majątkowe, pomimo tego, że koszty bieżące z powodu wysokiej inflacji, kryzysu energetycznego bardzo nam wzrosły, od 150% do 200% na samych kosztach bieżących, wynagrodzeniach pracowników, a jednak te inwestycje w każdym obszarze będą realizowane. Na przykład w ochronie zdrowia przeznaczamy dwukrotnie więcej na inwestycje, już nie 80, a 140 milionów, a to dzięki temu, że też udało nam się pozyskać z programów rządowych 60 milionów na inwestycje w szpitalu klinicznym w Zielonej Górze i w Gorzowie. Oczywiście bardzo dużo środków przeznaczamy w tegorocznym budżecie na dofinansowanie przewozów regionalnych. Jest to nasza krwawica, ponieważ fundusz kolejowy niezmieniony jest od lat, 6 milionów 700, a koszty w tym roku na przewozy regionalne to jest 118 milionów, plus jeszcze duże środki, ponad 20 na modernizację i naprawy taboru kolejowego. Oczywiście duże środki też na transport lotniczy, na promocję województwa lubuskiego poprzez organizację lotów przeznaczamy 28 milionów złotych i bardzo często opozycja krytykuje zarząd województwa, że tak dużo przeznaczamy na promocję, ale to jest właśnie ta kwota, 28 milionów to jest sam port lotniczy. Planujemy jeszcze poza tym środkami inwestycje. To jest terminal, który już też wpisaliśmy, terminal odlotów, bo port nam się bardzo dynamicznie rozwija. Wpisaliśmy do wieloletniego planu finansowego. W tym roku skończymy budowę Parku Technologii Kosmicznych, ale też oddamy Teatr Lalek do użytku i mam nadzieję, że uda nam się też zakończyć nową siedzibę Urzędu dla Departamentów Funduszowych. To jest budynek energooszczędny, wzorcowy, pasywny, przykład również dla wielu innych jednostek. I mam nadzieję, że też takie trendy już w budownictwie pozostaną z nami na zawsze. Sporym problemem dla regionu wciąż jest brak środków z Krajowego Planu Odbudowy. Miało być z niego finansowane m.in. Lubuskie Centrum Onkologii. Dlatego województwo zdecydowało się wpisać w budżecie 23 miliony złotych na modernizację oddziałów na potrzeby Centrum w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze.